moim gospodarstwie w tej chwili mamy około 70 krów ogółem, w tym 60 dojnych. I reszta jest młodzież. Tam kryjałówki zacielone i pozostałe są do zacielenia. No i oczywiście młodzież reszta. I gospodarujemy w granicach 80 hektarów, w tym około 20 dzierżawy. I podstawa to jest kukurydza. W granicach około 20 hektarów siejemy kukurydzy na kiszonkę. I reszta zboże, i rzepak, buraki cukrowe. Buraki przede wszystkim chodziło o wysłodki, żeby dostać wysłodki z powrotem jako pasza dodatkowa. Posiadamy wóz kupiony nowy, z chwili postawienia obory, od 2008 roku, jest użytkowany, jest bezawaryjny w tej chwili, bo prawdę mówiąc żadnych awarii oprócz noży nie było wymieniane. Sprawuje się bardzo dobrze, no i ulepsza pracę względem podawania pasz, bo zmiksowane jest prawidłowo. Dawki są ułożone dzięki współpracy z Sano. Jest zbilansowana pasza, także problemów specjalnych żadnych nie ma.